2 maja około godziny 15 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze domu przy ulicy Witosa w Łagiewnikach. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sienic i Łagiewnik. Okazało się jednak, że pożar ugasili sami lokatorzy mieszkania. Po przyjeździe zastępu JRG stanął ratowników OSP Łagiewniki w trakcie dogaszania urządzeń elektronicznych na balkonie. Przyczyną pożaru prawdopodobnie było zwarcie instalacji elektrycznej. Pomieszczenia przed odjazdem straży pożarnej zostały sprawdzone, obecność gazów niebezpiecznych, nie stwierdzono zagrożenia. Żadna osób mieszkających w budynku nie wymagała pomocy medycznej. Na czas działań ruch odbywał się wahadłowo.